Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Dzisiaj gramy sobie ze składami ponad 100 overall, więc przechodzimy do eventu Pre-Season Freeze, dopóki się nie kończy, bo jeszcze zostało tak około 15 dni do końca tego eventu, a dzisiaj może nawet krócej. Więc dobra, zaczynamy. To skład przeciwników. No i dobra. Najlepiej dwie bramki strzelić i to utrzymać. No poważnie, aż. Proszę takich błędów nie robić głupich. Dobra, podanie do przodu. No to takie znowu bardzo słabe podanie, bo i tamto poprzednie i te Cavaniego, chociaż Wijnaldum teraz. Może teraz wyjdzie? Cavani biegnie. Strzał. No i w sam raz. Myślałem, że żeby na żółto dostrzelić, czyli tak do połowy paska mocy strzału, no ale tyle też wystarczyło. No i dobra, czy będzie przejęcie? Nie tym razem. Tutaj Kamavinga, właśnie dwóch nowych środkowych obrońców mam. Wow, z takiego dystansu nieźle. Ale mu coś to nie wyszło. Dobra, Henderson wybija. Ładne podanie znowu do Edinsona. Teraz podanie. Strzał. Pięknie. Już mamy 2-0. Fajnie do odmiany sobie pograć z trochę trudniejszymi składami. Ale w sumie już trochę grałem z nimi, bo dość długo już jest ten event. Tutaj strasznie dużo miejsca, no ale bez sensu strzelają z dystansu, jeszcze jakoś słabo z celnością mają. No i dobra, do przodu. Prostopadłe podanie, stąd Maximę. O, szybki trik. Strzał. No i gol, pięknie. Bo on ma dość potężne te statystyki w samej grze, ten Maximę. Niezła technika, prawie że się przewrócił. I tutaj też jest Zaha, kolejny skiller. Ale boty aż tak często nie skillują w tej grze. Dobra, Dallas. Znaczy boty, to jest oczywiście jakiś progres, którego ogrywam. Na 100%, no scam. Kainz. No i to było bardzo słabe podanie. Mimo to, że on ma takie dość wyrównane statystyki, to jednak jest bardziej bocznym pomocnikiem niż środkowym. Ale dobra, piłka w rękach bramkarza, wybicie dalekie. No i koniec tego spotkania. Przechodzimy do następnego. Teraz może być trochę trudniej, bo jeszcze zaczynamy z ujemnym wynikiem 1 do 0. Prowadzi Salzburg i czy się. No co to za skryptowy gol był? Kuźwa, jeszcze raz. No, raczej w 65 minut bym tego tak szybko nie odrobił, chociaż tutaj nie wiem, czy jest, bo nie spojrzałem, czy jest tiebreaker, czyli doliczony czas gry. I znowu na Poulsena będzie, co nie? No tak, come on, no, co jest? No dobra, mam na to sposób. Czasami jak się wychodzi z całkiem z meczu na continue, to wtedy już się odpsu. No bo po prostu nie wiem. Czy jest jakiś specjalny sposób na te różne, bo mi jakoś to bardzo gównianie wychodzi. No i wiem, że na 100% będzie na tego, na Poulsena, ale nie wiem dlaczego nie potrafię tego wybić. O, wreszcie. Coś poruszyli. Soyuncu, zobaczmy, on jest dość szybki. Spróbujmy jakieś dalekie podanie, może wyjdzie. No, tak słabo coś z Dani Olmo poradził, serio. Aż taki ciężki on nie jest, no come on. No dobra, przejmujemy Van de Beek. Dalekie podanie, znowu do Cavaniego, biegnij, biegnij. Jest zdecydowanie szybszy strzał. Jest. Może jeszcze się uda nawet 2-1 zrobić, zobaczymy. Chociaż bot to zbyt często do przodu, no właśnie, nie chce się poruszać jeszcze do linii bocznych. Lubi sobie podchodzić. O, dobrze, dobrze, dobre przejęcie. Nie oddawaj teraz piły.
No i... jeszcze zdążył podać poważnie. Szkoda. Ale dobra, jeszcze jesteśmy przy piłce. Sandmax... Co? Co się stało z tym skillem? Dlaczego on z automatu tego nie zrobił? What? Jest najgłupsza animacja w grze, chyba się jakaś zrobiła. Oj, też widać, że jaka animacja? Grafika jest trochę... No Jezus, no i pewnie nie będzie zwycięstwa, co nie? A nie, dogrywka normalna, a to git. Właściwie myślałem, że po tych 90 minutach to już koniec będzie. Cholera, ktoś podejść wreszcie, dobrze. Strzał. No i pięknie, czemu tak od razu nie mogliście zrobić? Całkiem niezły gol, ale powtórki nie obejrzę. Znaczy grafika będzie trochę lepsza na filmie, głównie ze względu na to... O, jeszcze tam podanie zdoła zrobić. Że sobie ustawiłem na wysokie ustawienia, bo czemu nie, ale głównie gram na niskich, bo jakoś telefony nie są akurat zbyt szybkie, przynajmniej te, które ja posiadam i tutaj. Dobrze, podwójny defender już ustawiony był. I koniec pierwszej części dogrywki. Po polsku to mówiąc. Dobra, przejmij piłkę. Tutaj gdyby się udało, piękne podanie. No i tylko teraz to wykończyć, proszę bardzo. Okej. I to jest chyba, prawdopodobnie będzie przedostatni odcinek z tego sezonu FIFA Mobile. Jeszcze sobie trochę, wiadomo, z tych sezonów jeszcze nagram z jeden lub dwa odcinki. I tutaj słupek? Ale czemu on tego nie dobijał? No trudno, i tak jest 3-1. Gorzej jakby było cały czas 1-1 i w taki sposób by to kończył, no ale dobra. Koniec drugiej części dogrywki. Być może jeszcze będzie opening, ale raczej nie. No to trzymajcie się, widzowie. To na razie.